Rita Dali czadu. Diego ma rację. Zdrowie. Doktora. Byliście genialni. Jestem z ciebie taka dumna. Wiedziałam, że możesz być gwiazdą, ale dziś mnie zaskoczyłaś. Pięknie tańczysz. Wdałaś się w mamę. Jesteś wielka. Dziękuję ci. Proszę przejść. Gratuluję wam. Trzeba to uczcić. Ja stawiam. Nic z tego. Odwiozę was do szkoły. Idziemy. Pilar. Pilar. Co? Źle się czuję. To znaczy? Prochy były do bani. Chodź. Co ci jest? Chcę ci podziękować. Było uroczo. Celina? Jest tam Mia? Tylko ja. Wróciłeś po mnie. Mylisz się. Chciałem odprowadzić Celinę. Na razie. Co robiliście? Nic. Byłam smutna. Poszliśmy się czegoś napić. Nadal się przyjaźnimy? Zapomnij o moim bracie. To śmieć, jasne? Śmieć? Co tu robisz? Ćwiczę. O tej porze? Jest sobota. Nie naruszam regulaminu. Bilard jest mało kobiecy. Nie odzywasz się? Wolę milczeć, zamiast gadać bzdury. Nie podskakuj. Prefekta trzeba szanować. W czym problem? Nie odpowiada mi twój styl. Całe szczęście. Pamiętasz mnie. Daj mi znać, zanim zgłosisz się do Celiny. Zadzwonię albo wyślę mail. Dobranoc. Słucham. Daj mi Robertę. Nie proś mnie o to. Zadzwonię później. Zostaw go w spokoju. Chciałem spytać, jak było. Dlatego poprosiłeś Robertę? Nieładnie. Nie dam się wodzić za nos. Mam wątpliwości, czy ta dziewczyna leci na Diego. Nie sądzę. Dziewczęta zawsze go lubiły. Wątpisz w to? Ta jest inna. Ma silną osobowość. A Diego jest słaby, uległy. To jego sprawa. Nie wtrącaj się. Martwię się o syna. Jest słaby. Hańbi moje nazwisko. Nie pozwalasz mu dorosnąć. Przeciwnie, chcę mu pomóc.
Na jego osobowość ma wpływ otoczenie. Tam kształtuje się jego charakter. Mówiłeś, że do siebie nie pasują. Nagle zmieniłeś zdanie? Nadal uważam, że jest groźna. I chcesz, żeby byli razem? Ona ma wszystko, czego jemu brakuje. Prawdziwa Bustamante. Gdzie byłaś? Czekałam cały wieczór. Posłuchaj. Tak wyszło, przepraszam. Dotarłam do szkoły, ale twój chłopak mnie porwał. Kto taki? Miguel. Mów, co się stało. Zobacz, co zrobili. Popatrz. Kto? I dlaczego? Nie wiem. Nie rozumiem, czym się naraziłam. Ani ja. Dotąd miałaś spokój. Chodzę z Miguelem. I w tym problem. Cierpisz przez tego wieśniaka. Nie odczepią się, dopóki z nim jesteś. Co mam zrobić? Musisz go rzucić. Co jest? Wspominasz występ? Nie zupełnie. A kogo? Mię. Tygrysie, jesteś wielki. Przestań. Czuję, że mam ją w ręku. Coś mi mówi, że to ma związek z twoją tajemnicą. Nie. Jutro Mia padnie przede mną na kolana. To był twój tata? Tak. Chodziło mu o moją gadkę. Tak, ale go zbyłem. Nie uwierzył ci. Mam problem. Super! Postawiłeś się. Gratuluję.